Hej, cześć siemano, z tej strony Matthews Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku na moim kanale Ten odcinek jest troszkę związany z Fame MMA Więc odbiega od rzeczy, które robię na co dzień Ale nie zwlekając Dowiecie się w dzisiejszym odcinku, kiedy jest Fame MMA I jakie gwiazdy na nim wystąpią Także zapraszam do oglądania Zostawcie łapę w górę, komentarz i suba Lecimy Jeśli zaczerpniemy informacji ze źródła, które w tym momencie wam, nam się ukazuje Możemy zauważyć, że Fame MMA 9 przychodzi wielkimi krokami będzie już w marcu, więc po powiedzmy półrocznej przerwie, coś takiego, półroczna przerwa, możemy zauważyć nasze gwiazdy kolejny raz w oktagonie. Fame MMA 9, moi drodzy. Mamy potwierdzone walki oraz te, które są nieoficjalne. Zaczynając od nieoficjalnych pojedynków, możemy zauważyć Macieja Rataja, który już nie pierwszy raz występuje na gali Fame MMA, możemy zauważyć również debiutanta Damian Dzik-Graf, jest to osoba z Warsaw Shore, możemy zauważyć również Krystiana kryche czyli tzw. zwanego Kryche UFC, który jak wiadomo dużo gada, mało robi, nie wystąpił na kilku ostatnich galach, walczy wraz z kolegą Don Casio, Aleksandrem Saszą Muzejko. Nie wiem, czy dobrze powiedziałem jego nazwisko. Musejko, coś takiego. Miejmy nadzieję, że jest to poprawne. Będzie on walczył razem z Krychą. Miejmy nadzieję, że walka ta dojdzie do skutku i Krycha tym razem nie poniesie żadnych kontuzji. Słuchajcie, jedną z nieoficjalnych walk, która jest naprawdę, według mnie, ciekawa jest Marcin Rafonik z Krasucki wraz z Heiterem, który pokonał olejnika w parterze. W sumie, gdyby nie ten parter, to Olejnik by wygrał. No tak. Eee, walczy on z Rafonixem. Eee, hater Rafonix. Miejmy nadzieję, że to będzie walka na przetarcie dla Rafonixa i dość szybko uda mu się uporać z haterem i jednak wygra w końcu pierwszą walkę na Fame MMA. Oczywiście nie bierzmy pod uwagę tego, że wygrał z Magicalem. Nie była to żadna jakaś specjalna walka. No ale dobra. Walka w kategorii koguciej. Jest to pierwsza walka kobiet, która jest jeszcze nieoficjalna, więc miejmy nadzieję, że dojdzie do niej. Jest to Marta Linki Master Linkiewicz, czyli większość osób na nią czeka. Jest to osoba, która tak naprawdę pokazała wielką przemianę. Wszyscy jej kibicują. Miejmy nadzieję, że udaje jej się wygrać kolejną walkę. Walczy wraz z Kamilą Kamiszką Wybrańczyk, czyli jest to partnerka bądź żona. Artura Szpilki, żona sportowca bądź partnerka, nie wiem w jakiej są relacji, um, może coś z tego wyjść, może być to dość ciekawa walka. Moi drodzy, przechodząc do kolejnego nieoficjalnego pojedynku, zresztą ostatniego, jest to Dawid Malczyński w walce. O pas w kategorii półśredniej Nie wiadomo z kim walczy Ja podejrzewam i myślę, że będzie to nikt inny jak Adrian Polak-Polański Ze względu na to, że już kilka walk temu Kilka walk, kilka gal temu Mieli walczyć o pas Do tego nie doszło Więc myślę, że tutaj Bez żadnego Tłumaczenia się, ani mówienia Kto, nie, kto będzie, kto nie będzie W stu mogę powiedzieć, że będzie to Adrian Polak-Polański Ze względu na to, że ta walka po prostu Musi się odbyć i miejmy nadzieję, że takowa się odbędzie. Będzie to na pewno bardzo ciekawa i rzesza fanów na pewno z jednej jak i z drugiej strony przyjdzie specjalnie po to, żeby to oglądać. Przechodząc do oficjalnych walk, mamy walkę kobiet w kategorii koguciej, a w której wystąpi Karolina Way of Blond Brzuszyń, Brzuszyńska. Nie znam dokładnie, nie wiem kto to jest. Patrzyłem na jej Instagrama wcześniej, żeby dokonać jakiegoś researchu, ale kompletnie nie mam pojęcia kim jest ta osoba. Kolejną walką jest Patryk Patryko z Domkę. Jest tak zwanym Rudym z Fejmu, prowadzi e, kanała, kanał Fame News na YouTubie. Walczy z Kim, nie wiadomo, tego niestety nie wiadomo. Do, przechodząc do kolejnej walki, również kategoria średnia. Nie, tamta była półśrednia, ta jest średnia, przepraszam bardzo. E, Sylwester Wardenga. Jak wiadomo, chyba Kasper Błoński wyzwał Sylwestra Wardęgę na pojedynek na wcześniejszym Fame MMA, więc. Przechodząc tak do meritum całej sprawy, myślę, że ta walka nie ma większego sensu. Patrząc po tym, ile trenował Wardenga, a praktycznie nic, a po tym, ile trenował Kacper, myślę, że wygra Kacper. Oczywiście to jest tylko i wyłącznie moja opinia, wy macie swoje inne. Myślę, że w tej walce największą szansę ma Kacper, jeżeli jest to Kacper. Jest to niewiadomy przeciwnik, więc może być to. Ktoś inny, ale patrząc na insta story Kacpra widać, że trenuje. Nie wiem co z Sylwestrem Waldręgą, ponieważ nie, świet... nie śledzę go. Um, myślę, że będzie to Kasper Błoński. Kasper chyba go wyzwał na tamtym Fame MMA, więc podejrzewam, że będzie to ta walka. Walka o pas mistrzowski MA MMA w kategorii średniej. Marcin Malczyński i Jakub Kubańczyk Flas. Chłopaki z tego co wiem się lubią, więc, więc tu nie będzie y, jakiś super dymów z ich strony. No, chyba że nagle narodzi się jakiś konflikt, tak jak praktycznie na każdej z gal i na każdej z konferencji. A Marcin przez chyba 5 gal trzymał swój pas i nie walczył o niego. Dużo ludzi się buntowało co do tego, chcieli go wyzywać, no, ale niestety jak wiadomo przez kilka gal leczył kontuzję. No, i znowu wraca do swojej, miejmy nadzieję, życiowej formy. Kubańczyk też mówi, że teraz jest w życiowej formie, więc myślę, że to będzie jedna z najlepszych sportowych walk. A um, miejmy nadzieję, że będzie to jeden z e, co-main eventów. Chociaż jest kilka ciekawszych walk, które na pewno będą co-main eventami. Najprawdopodobniej będzie to Linki Master i Dawid Malczyński. Main event. Gali Fame MMA 9 Jest to Patryk Kizowoziński. Jeden z większych polskich raperów. Nie wiadomo, z kim walczy. Nie mam pojęcia. Nie dokonałem, nie dokonałem tak wielkiego researchu, żeby. Dowiedzieć się z kim walczy, nie wiem kto trenuje, kto nie, kto mógłby w ogóle być jego przeciwnikiem Więc jeżeli mielibyście jakiekolwiek pomysły, piszcie w komentarzu tam na dole A um, Ostatni news, jeżeli chodzi o wszelkie inne newsy ze świata Fame MMA um, Wczoraj, jeszcze o godzinie 20, jak przeglądałem tą stronę Wyszło, że walczy Arkadiusz Tańcula, Arek Aroy Tańcula z Atkiem z Lombardu Życie Pod Zastaw no niestety Adek wycofał się z całej gali I nie zawalczy, nie dojdzie do takiej walki Bynajmniej w tym czasie Nie wiadomo, nie, nie wiem co jest przyczyną Ludzie piszą, że po prostu Adek obsrał zbroję Lecz nie wydaje mi się, że Wydaje mi się, że powód Dla którego jego nie ma w Fame MMA jest inny Bo bądź Jest, jest to samo, że obsrał się Ale myślę, że włodarze po prostu nie chcieli mówić I zostawili to, że po prostu nie będzie go więcej w, Na tej gali która będzie. Czy dojdzie do takiej walki? Nie mam pojęcia, ale oby Arek jak najszybciej znalazł przeciwnika, ponieważ myślę, że jest to jedna z wielu postaci na fame MMA, która pokazuje naprawdę dobrą formę. Mam nadzieję, że film Wam się spodobał. Zostawcie łapę w górę, zapamiętajcie o subskrypcji, najlepiej razem z dzwoneczkiem i co? Zostawcie komentarz tam na dole dla większego zasięgu. Udostępniajcie film znajomym, aby doszedł do jak największej liczby odbiorców. Jeżeli chcielibyście więcej fame newsów, Zostawcie suba na moim kanale, a na pewno pojawi się ich więcej. Trzymajcie się, do następnego. Cześć.